Ja to tak bardzo nie analizowałam do tego czasu, ale myślę, że pomysł, że tu jest sanktuarium i że coś jeszcze więcej będzie, to na pewno jest wspaniałe. Naprawdę. Poza tym mówię pani, że za każdym razem, ilekroć tu jestem, to wydaje mi się, że wracam lepsza. Tyle ludzi biega i tyle ludzi, przecież tu, widzi pani, jest do południa, powszedni dzień, a jednak jest cały czas ktoś tutaj przychodzi. W innych miastach, w innych miejscowościach działają takie centra. Rozwijają się. Dlaczego nie? To znaczy, moje zdanie jest takie, że ta Góra Chełmska to jest taka naprawdę atrakcja dla Koszalinian, a nic tam nie jest. Nic tam nie ma takiego. No to myślę, że skoro ktoś wyszedł z inicjatywą, bo to chodzi o to, co wczoraj ukazało się w Głosie, że skoro tak jakaś jest inicjatywa, coś tam by się zaczęło dziać, no to ja nie mam nic przeciwko. Myślę, że to jest dobry pomysł. No nie, powstają także sklepy w Koszalinie, które są, wydaje mi się, że niepotrzebne, także lepiej wydać pieniążki na takie coś. Pozostawiłabym to tak, jak teraz jest. Sanktuarium niech tam będzie. Wszystkie sprawy kościelne niech się tam odbywają, jak mają się odbywać. Na pewno rozbudowałabym. Tak. No coś dla turystów, ale nie wiem, jakby to się razem godziło. Tu pielgrzymka, tu masa turystów. To albo szlak zupełnie turystyczny, albo pielgrzymki.